Proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, w ogóle walka masy z Murańskim nie interesuje mnie kompletnie. Mało to, cofuję się z komentowania bieżących sytuacji już zupełnie. Przeczytałem parę mądrych komentarzy, bardzo twórczych, i rzeczywiście szkoda czasu i Państwa cierpliwości, antenowego czasu na komentowanie tych bzdetów. Tacy ludzie jak Szalet, w ogóle ich nie będę komentował, bo on mnie nawet nie zna. Zna ze słyszenia ludzi, z którymi się zetknąłem, to po pierwsze. Po drugie, Kilow pieprzący bzdury o jakichś zakładach 400 do 1, czy pożyczonych jajkach. To jest kompletna paranoja. Mało tego, jak można mieć 60 do wyroku odsiadowanego? No bzdury jakieś klepie. I wiesz co, Kilow, miałeś rację, nie dostałem 60, bo mam za małą wiedzę. Nie wiedziałem, że jesteś idiotą rodowodowym po rodzicach czempionach. A jeszcze taka cenna informacja dla młodych ludzi. Kilow się tam rzuca, żeby powiedzieć mu, gdzie ma przyjechać i tak dalej. Zobaczcie, jaki to właśnie grypsujący padalec. To macie żywy przykład. Siedział ze mną w ośrodku, do czego się przyznaję. Siedział ze mną 9 miesięcy. Wie, że chodzę o lasce, bo jestem sparaliżowany z jednej strony. I proponuje przyjazd i solóweczki. To ja mu załatwię solówkę, jak tylko będę miał okazję, z ochroną. O! To jest a propos głupich rad, których udziela młodym ludziom. To był, tak jak powiedziałem, ostatni mój komentarz bieżących wydarzeń. Dziękuję Państwu. Z klubu Circle w Hurgadzie, Konrad Gebel z Bogusławski. Pozdrawiam wszystkich. Dobranoc.